W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie podsumowujące misję gospodarczą gminy miasta Radomia oraz przedsiębiorców reprezentujących branżę metalową, która została zorganizowana w ramach międzynarodowej imprezy targowo-wystawienniczej Hannover Messe 2013. Warto zauważyć, że to drugie już po Hannover Messe 2012 wspólne przedsięwzięcie tego rodzaju, organizowane we współpracy miasta z przedsiębiorstwami branży metalowej. Jedna z największych imprez tego typu w Europie czy też na świecie. Olbrzymia ilość wystawców, pokazanie pewnego bardzo dużego potencjału gospodarek bardzo różnych i tych, które są gospodarkami wschodzącymi, ale również gospodarkami bardzo jednoznacznie silnymi. Z drugiej strony też jest to moment do tego, aby radomscy przedsiębiorcy potrafili sobie zdać sprawę z tego, w jakim miejscu są, w sensie technicznym, technologicznym i również możliwości zaistnienia na rynkach światowych ze swoimi produktami. Tegoroczna misja była współfinansowana przez gminę oraz uczestników w składzie. Fabryka Broni Łucznik, GGG, Instytut Technologii Eksploatacji, Radmot, PMP, Bartech oraz Zakład Produkcyjny Prozamet. Współpraca z miastem w zakresie po prostu realizacji tych targów była dla nas bardzo istotna. I myślimy, że może w przyszłości także będziemy kontynuowali tą współpracę i będziemy starali się wzmacniać cywilną produkcję w naszym zakładzie. W związku z tym ta współpraca i uczestnictwo w tych targach technologicznych, które tak jak powiedział mój przedmówca, są największymi targami w tym zakresie, dają nam szansę po prostu zaistnienia, rozwoju i ewentualnie poszukiwania przyszłych klientów. Stoisko radomskie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą liczne zapytania ofertowe ze strony potencjalnych klientów odwiedzających firmy. Pokazaliśmy siłę regionu, mówi Wojciech Gajek. Bardzo trudno sobie wyobrazić, że przywozimy szereg zleceń, które można w ciągu tygodnia podsumować, tak? Tyle pieniędzy wydaliśmy, taki czas poświęciliśmy, ponieważ jest to proces trochę bardziej długotrwały. Budujemy wizerunek firmy w danym otoczeniu i to, co jest bardzo ważne. My w ostatnich kilku dniach po powrocie z targów otrzymaliśmy bodajże 4 bardzo poważne propozycje współpracy. Przedsiębiorcy uczestniczący w misji są zadowoleni z jej efektów i nawiązania kontaktów, które dają szansę na wymierne rezultaty w przyszłości. Jednak jak podkreśla Jacek Jędrasiewicz z PMP, to proces długofalowy. W tym przypadku mieliśmy okazję spotkania kilku firm. Mamy nadzieję, że to się przeistoczy w konkretne zamówienia, zapytania ofertowe. Natomiast będzie to w perspektywie długofalowej. My oczekujemy rezultatów tych targów za co najmniej rok. I w takiej perspektywie cały czas jesteśmy zainteresowani partycypowaniem w tego typu wydarzeniach. W ramach przedsięwzięcia radomskie firmy sfinansowały jednodniową wizytę 20-osobowej grupy studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego oraz Zespołu Szkół Technicznych na targach w Hanowerze. Sam fakt, że przedsiębiorcy zafundowali, powiedzmy tak, tym młodym ludziom ten wyjazd, świadczy o tym, że widzą oni potrzebę, żeby na naszym rynku było jak najwięcej młodych, wykształconych ludzi, bo miejsce pracy dla nich jest i tych miejsc pracy będzie coraz więcej. Studenci uczniowie mieli szansę zapoznać się z najnowszymi światowymi trendami. Te targi w Hanowerze pozwoliły młodzieży na po pierwsze zobaczenie świata techniki, którego nie mają okazji dotknąć w Radomiu czy w Polsce. Poznali duże koncerny przemysłowe, nowoczesne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. Zbierali materiały do prac dyplomowych. Współpraca gminy miasta Radomia i radomskiej branży metalowej będzie kontynuowana. Już pojawiają się nowe propozycje i być może już wkrótce nasi przedsiębiorcy będą mieli okazję promować miasto w Birmingham.